Jezu, to chyba intro. Shrouded in vanity, they believed themselves obscured. Free to wage their covert war upon the pure and the righteous. Even now, they gird their souls with contempt, stalking their prey with a morbid pride. But they do not see the reckoning I have prepared for them. For their crimes, they will pay with most holy sacrifice. For the grandfather's truths cannot be denied. Dwudziesta pierwsza 37 i Grandfathers i ogólnie wszystko się dzieje. Wow, tu jest wszystko w tej grze. Ale fajnie w ogóle menu działa. Ekskluzywny, no tu jest wszystko, wysokie, długie włosy. Polski, napisy są super, wszystko. Dźwięk jest odpowiednio, wstecz. Dobra, nowa kampania. Ja pierdziele, co tu się będzie działo? Niken, dzięki za subka. Naiken 35 subskrybuje już od 42 miesięcy. No elo, pozdrawiam. Dobra, jaki wybieramy poziom trudności? No standardowy, nie będziemy się męczyć. Standardowe parametry kampanii, ostrzeżenie. Po rozpoczęciu kampanii nie będzie można zmienić ustawień. No to właśnie, no, bo bezlitosny to jest jaki? Nie, nie, będziemy się męczyć później, nie będziemy zadowoleni. Nie wiem, co się stało z Agulką, nikt nie wie. Usunęła się z internetu. Ostrzeżenie o nadwrażliwości. Uważajcie. Ostrzegam was. It is the 41st millennium. Jezu, jak głośno. For more than 100 centuries, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. Mankind wages a never-ending battle for survival against the demonic power of the Chaos Gods. But by one force is humanity shielded from true darkness. The Grey Knights. This secret chapter of Space Marines are the Imperium's surest defense against that which the Emperor foresaw would be its greatest threat. Humanity's blade against the demon. Steam. For in the grim darkness of the far future, there is only war. Grubo. Szarzy Marines. Szkoda, że nie White Knights. Gromada Endymion. I'm identified by the Astartes vessel. This is Captain Ferrani Everick of the warship Holiness of Wrath. Geharis is lost. Repeat, Geharis is lost. All Imperial vessels are to withdraw at once. Astartes vessel, do you read me? Geharis is doomed. Please acknowledge this warning. You have done all you can, Captain. Go, in the Emperor's light. You cannot sail into this storm. Mogą, bo we do what we must. Farewell, Captain. Tech Priest, report. Hexagramic wards are under maximal pressure. Commander, we cannot maintain this orbit for long. Dispatch the assault team at once. I will join them and put an end to this myself. Your will be done. Your will be done. Dziwne te twarze mają, takie trochę kreskówkowe, nie? A jednocześnie mówimy tu o Warhammerze. The assault team is engaged, Commander. They clear a path for your arrival. Here I stand. One unbreakable shield against the darkness.
Tonight the Cadium falls, Ector. Our quest is finally near its end. Siema, Kuba. Co się stało? On się przeteleportował? Pancerz chroni zdrowie rycerza i regeneruje się na początku tury. Okej. Tam ktoś widzę, że pub sprawdza, moi drodzy, dzisiaj w pubie bój akademików, studenci rywalizują w grach. No, byłem do 21:00 tam zobaczyć, czy im się wszystko tam zadziała. Palamedes, report. We have cleared a path through this chaff. Our target lies ahead. Time is against us, brother. Powiedzcie mi, czy głośność jest dobrze, czy jest za głośno gra? Jak z głośnością jest? Ha! Deluded zealots. Your Imperium shall burn! Jest dobrze, u mnie jest bardzo głośno. Advancing into cover. Punish that craven fool. Postacie zyskują 3 punkty akcji w każdej turze. Punkty te można przeznaczyć na ruch, atak i umiejętność. W dowolnej kolejności wybierz atak dystansowy. Potwierdź. Face the Emperor's judgment. Okej. Przeładowanie. Okej. Justice. Uther, dispense of that heretic. Ale nie, ja mogę sobie ściszyć, żeby nie słyszeć tak głośno, wiecie, o to chodzi. Jak potrzeba. Ale no nie wiem, no gra, grafika, zawartość, gdzie jest muzyka? Głośność już jest na 50%. Mogę na przykład tak dać. No to dla mnie jest odpowiednie. I co mam zrobić? Atak wręcz. Ile oni mają życia? Tarczek jest zapewnia przez jedną tarczą premię do pancerza. Każdy punkt pancerza. Okej. Okej. Nic mu nie zrobił. No i to jak teraz tym dźwiękiem jest już? No, on zrobił. Here's a good spot. Time stands against us. I will breach the cathedral. Ale wszedł z buta wjazd. Kiedy Songs of Conquest? Nie wiem. O, jakie demony. Dobra, ja mogę sobie zbadać. Aha, one mają... Co znaczy 3 na 7? Ta ikona oznacza nie... obiekty. Często można je wykorzystać, aby poprawić swoją sytuację. Namierz wszystkie jednostki w linii w 5. Aha. Zajebiste, patrzcie. No właśnie nie wiem, czy to jest 3 na 7 HP. Deploy your frag grenade, brother.
No taki klasyczny turowa gierka, jestem ciekaw. O, zajebiście z tym. Advance and train your bolter on that doorway. Unleash your blessed ammunition the moment they are exposed. Dobra, obserwacje robimy. Będzie mógł strzelić? Nie, ale możemy sobie włączyć obserwacje, gdyby chcieli wyjść. Ale mu przywalił. Aha, on miał dwa pancerza nad sobą. Uderzenie od tyłu. Stojąc obok wrogu z bronią białą automatycznie. Okej. Okej. Obróć kamerę. Co to jest za furia? O się! Gra ma 60 FPS czy 30? Wiecie co, powinna mieć 60, chyba że u mnie coś źle obraz przekazuje. A co u was wygląda, jakby miała 30? Co on go tak kroi mało? Bo oni powinni mieć te takie piły. Nie? O, czekaj, czekaj, broń biała. Krytyczne atakami wręcz umożliwiają zadawanie obrażeń jednemu z punktów. A, czyli to jest uderzenie krytyczne mi wyszło, mogę wybrać. Dobra. Fajne jest takie. Egzekucja. Tu nie do końca widzę, gdzie jest, który. Jakby trochę mi to te wszystkie tu kółka i te inne za. Atak siłowy, co to daje? Kurde, coś nie przeczytałem. Excellent. I will move on ahead. No animacje są dobre, tylko że ile można takich animacji oglądać, nie? Wiecie, jak to później jest w takiej grze. There is not much time, brothers, but we must prepare for the coming battle. I can sense enemy reinforcements. Palamedes, resuscitate Uther, so you may both defend against them. Take up defensive positions, Palamedes. The enemy reinforcements will be here soon. A przeładowanie, dobra. Your resolve is commendable, Uther. Join Palamedes in defense of the cathedral. Kiedyś Fallouta natury za mód. Nie, właśnie nigdy nie grałem w Fallouta. Co dziwne w ogóle, bo. No bo w sumie czemu nie, jak ja lubię RPG i turowe, to idealnie Fallout, ale nie wiem, kiedyś mi to nie kręciło. Nie, no patrzcie. Dziady odprawiają. O Jezu, jak z Kapitana Bomby głos. Millions of souls feed the flame. The threshold is passed. The warp emerges. Co, oni otworzyli portal? Your cult is broken. Your ritual is ended. Relish this breath
For it is your last. For it is your last. Blood for the blood god! Skulls! O jaja! Ale wielki. Faza pierwsza bossa, mówicie? To my side, Iolanthus. Bo wiecie, jakie, o co chodzi w tym Warhammerze? Kiedyś oglądałem taki film, że tłumaczyli, o co chodzi w ogóle w całym Warhammerze. I oni podróżują w tej nadprzestrzennej przestrzeni, nie? Tak, znaczy Imperator podróżował kiedyś. Ale się okazało, że w tej najprzestrzennej przestrzeni to też jest ten. Właśnie te demony stamtąd pochodzą, to jakoś tak było. I oni teraz wychodzą z niej i próbują ciągle jakby otworzyć i się dostać do świata. A Imperator już nie żyje i oni nie mogą już podróżować tak jak kiedyś w Warpie. O, jak go pokroili. A moim skończo. I refuse. O nie. Czyli co, zginiemy? Our brothers have bought us precious time, Iolanthus. Flank that demon and fire at will. Dobra, dostał troszeczkę. You profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Kurde, w ogień wejdę. Czuję, że coś mi, ta chyba moja postać zginie, bo coś ma mało życia. No nie, cóż za dramatyczna sytuacja. A nie, on jeszcze żyje. Jezu, potwierdź, patrzcie teraz. Myślałem, że nie przeżyje już. Pathetic mortal, weakling spawn of a false god. I am the light that banishes darkness. Your prayers mean nothing. I am the hammer. You have beaten me for now, little knight, but the war I fight is eternal. Grubo. On tam ma graffiti na ręku, na ręce zaznaczone. Analysis. Warp signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Report. Where is the commander? He died in champion's death. Blade on blade against the foulest blasphemy. Jak pierwsze wrażenie, no taki tutorialek oskryptowany, no. Wiadomo, że się popisują, ale wiecie, jak to jest w grach Warhammera. Różnie to bywa. O, twój dowódca poległ, ale nie wszystko stracone. Szarzy rycerze to pacjenci genetycznie modyfikowani super żołnierze potrafiący przetrać rany, które zabiłyby normalnego człowieka. Nie są jednak niezniszczalni. Twoi rycerze mają specjalny zasób zwany wytrzymałością. Wytrzymałość oznacza, ile krytycznych ran mogą przetrwać w trakcie kampanii, zanim wrócą na ojczystego tytana w trumnach. W miarę osiągania wyższych rang wytrzymałość rycerzy rośnie, ok? Czyli co, on przeżył czy nie?
bo tu mówią o jakimś przeżyciu. Fajne cutscenki to, ja lubię takie, tylko że te postacie z tymi twarzami, kurde, jak z jakiegoś, wiecie, Telltale Games, to mi tak średnio pasują. Demon został pokonany. A long campaign, over at last. A victory at the cost of the commander's life. Alive, he was ever a faithful servant to the Emperor. A true hero. In death, at least his duty has finally ended. Assertion. This ship remains in crisis. The Baleful Edict is seriously damaged. There are grievous matters to attend. Ah, yes. That is why I have invited our guest. Oh, Tommy. You have appointed him to take the commander's place? No one else suitable survived the campaign. Falsehood. You also live. My apologies, Acting Commander. The priests of Mars do not understand our knightly oaths. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage home. Grubo. It is a simple duty, and once we return to Titan, I will put the future of your command to the chapter's grandmasters. In the meantime, I will provide what advice. No, przecież ten Ektar wygląda jak jakaś postać Settlersów. Jakiś rolnik. I will also support you with counsel and service, but remember, the Baleful Edict is my chief concern. Be careful with this ship. We sail for Titan on your word, Commander. Strike Force Xiphos. Witaj nas, głównym medykcie. Po upadku dowódcy na tymczasowego. Commander, could you please join me in the strategium? One of our battle brothers has proved himself worthy. Let us honor him. Level będzie miał dostępny awans. Brother Ulrich is a talented justicar. Please decide where he should focus his training to support you in the field. With every promotion, your knights gain two ability points, which you can use to expand their capabilities. On jest justycjariuszem. Justycjariusz jest kwalifikowany do pancerza w ramach umiejętności Tarcza Aegis. Ten rycerz zyskuje plus 10% na trafienie krytyczne wszystkich atakami dystansowymi. Co to jest? Dyscyplina podstawowa. Czekajcie. Ale nie rozumiem, bo ja chcę to, a co to mi wybiera? Nie wiem, co ja daję. Co tu się pokazuje? Ulepszenie obrażenia od pocisku psionicznego. Pocisk psioniczny zyskuje plus 1 do obrażeń. Co to jest pocisk psioniczny? Pocisk psioniczny ulepsza. Ha, że ja mogę jeszcze ulepszyć ten. A mogę co? No dobra. Lepsze ulepszenie krytyczne. Dłoń dzierżąca młot. To jest jakaś umiejętność. Psioniczny atak wręcz. Atakuje sąsiedni cel, zadając 100% szans na trafienie krytyczne. Aha. I rozumiem, że ona ma te ulepszenia. Raz, dwa. Nie wiem, skomplikowane. O, jeszcze tu jest coś. Zdrowie pasywne. Ten rycerz zyskuje na stale plus 4 punkty zdrowia. O, termanatorską zbroję zyskuje. Co to jest? Nie kupiłem luny, nie mam żadnej luny. Ten rycerz może teraz nosić zbroję może nosić. A, czyli tego nie mogę. Mogę to, że będzie miał. No dajmy to, że chcę mieć lepsze kryty. To jest jedna. To dajmy jeszcze w obrażenia krytyczne. Confirming this promotion will apply your ability choices to Ulrich permanently increasing his rank. Dobra, zajebiście. Strategium. When you are fit, our ship is in dire need of repair.
We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Issue the travel order to begin our return to Titan. Podróż. Dobra. Ale nie rozumiem, oni podróżują w tej nadprzestrzeni, podobno nie wolno im. Że odkąd Imperator umarł, to nie, tak się nie da już. Ja taki film oglądałem. Coś się zmieniło? Ktoś się zna na tym Warhammerze, czy oszukują w grze? Ja, patrzcie, spotkaliśmy kogoś na naszej drodze na pewno. Przygoda w drodze na Tytana. Emperor. Dominus, who is this interloper? Current scrapings indicate an inquisitorial transmission. Oh no, Inquisitia. Baleful edict. Prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a vox link. Inquisitorial vessel. Permission granted to come aboard. Ty jesteś, kurde, koleś, ty weź ze swoim kolcem zakręć. Czy opłaca się zmienić kierunek na studiach na drugim semestrze? No opłaca się. Jak się nie ten, tylko czy tobie się nie podoba w ogóle nauka, czy akurat ten? Ogólnie studia mało przyjemne, no tak jak chodzenie do roboty i mówienie, że jak ci się nie podoba w robocie, to zmień. No, praca ogólnie nie jest przyjemna, no. Najgorzej jak Inkwizytor przychodzi. Ona wywęszy nutkę demona w nas. Najlepiej zawsze toaletę najpierw załatwić przed, bo może demona wyczuć i nas rozgrzeszyć. No i to jest Inkwizytor, przecież ona wygląda jak jakaś postać z LoL'a. Impossible. We are bound for Titan. The edict cries out for repair. The tech priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Koromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Koromar. Then world after world, its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? The astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander! We cannot risk further damage to this vessel. It is the chapter ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. It is not a request. Commander, with your leave, we will set our course for this Koromar Prime. Yes. Good. That will do for now. Grubo. Okej. Okay. Świętami dotknięte zarazą charakteryzują się tym poziomem skażenia na kole Nurgala. Ale tu jest on wyższy niż się spodziewaliśmy. Powinniśmy to dokładnie zbadać. Wybierz
Wybierz wykryty chaos, jaki. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Znaki jakiejś nieznanej zarazy, ale jej wpływ na mieszkańców nie jest jeszcze mocno ugruntowany. Powinniśmy wykorzystać tę okazję, aby całkowicie wyplenić zarazę z systemu. Poziom mutacji, brak. Ryzyko wzrostu aktywności osnowy. 15% natury. Ten szczep wykwitu ma związek z zarazą i chorobami, ok. No dobra, i rozumiem, że to jest... It is our duty to support this inquisitor, but we should complete this task as swiftly as we can. Nagroda we wskazanych zasobach. Serwitorzy plus 15 serwitorzy. Co to jest serwitorzy? To jest to coś. Serwitorzy są niezbędni, by można było realizować projekty budowy manufakturium. Zdobywali niezwykle jako nagrody. Ok, a to co to jest? Redukcja wykwitu 0. Dobra, rozpocznij misję. Skomplikowane. Dadzą mi pograć, czy będę tylko cutscenki pokazywać? Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Nie no, sceny jak w kurde w StarCraftie. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make planet fall and discover if the Inquisitor's fears are founded. Knights of the Emperor. You should evaluate your knight's armaments and ensure they are best. The Nemesis Force Halberd can inflict a choose which halberd you would like to equip. Your options will be... No dobra, to ten ma halabardę. Ale po co mu halabarda, jak on miał z pistoletu strzelać? A, ma tylko taki. Czyli co, jeden ma halabardę, drugi ma jakiś karabin, jakieś działo. Interceptor i konsylariusz jakiś. Dobra, to rozpocznij misję. Przypadłość to negatywne efekty działające zwykle przez ograniczoną liczbę tur. Ok. Taka jest właśnie przypadłość. Dobra, teraz... Have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. Nie kumam tego. Czemu tu jest napisane 2, a tu jest napisane 1? Aha, ile mi punktów zostanie? Okej, kumam. Yes, sir. Dobra. Enemies near. Weapons ready. Okej. Idę do przodu, zobaczymy co się będzie działo. Ale oni dla mnie wszyscy wyglądają identycznie, nie kumam. Tacy z nich justycariusze. Grałeś w Dawn of War 40? Nie, nie grałem w te. A nie grałem, to były te takie strategiczne. To grałem w jakieś strategiczne. Która wykwit rośnie, aha, okej, co to jest ten wykwit? Rośnie się każdej turze zgodnie z poziomem skażenia planety, a także... O kurde, może mieć nieprzewidziane skutki. Praise the Emperor.
Co on tu może zrobić? Aha, zajebiście. Nie wiem, coś mogą. O ja. Dzikusy jakieś to są. Aha, i czemu oni mają ruch teraz? A nie, obserwacje robią, dobra. Aha, że mogę informacje, dobra, on ma tak 7 życia, punkty życia. Tylko wrogo. Liczba trafień, które można przyjąć jedno skazanie, nim zostanie ogłuszona. Aha. A i później zawsze trafieniem krytycznym, dobra. No ale czekajcie, czemu ja mam znów dwie tury? Tego nie kumam. Miałem już dwie tury tą postacią. Ale rzuci teraz granatem przez pół mapy. Siup, 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 siup. Nie trafi go. No, zaraz ty obserwuj. Tylko ma ograniczoną ilość tych granatów, pewnie mam, nie? Dobra, i co? Aha. Ty, ale to jest dziwne, bo on tu jakby do góry patrzy, a tu w dół. To jest ciekawe. Kiedy znowu zagramy w jakiś krapa, jak ze starych? No nie, ale teraz same dobre gry gramy. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie mają tych... O, skubany. Strzelił, bo ja w niego... O kurde, nie... O, jak się rozpadł. Odzyskiwanie siły woli. Dowódcy, twoi rycerze będą odzyskiwać punkty siły woli, pokonując większość wrogów. Możliwość dalszego korzystania z umiejętności psionicznych. Twój rycerz zyskuje plus 1. A gdzie on ma te psioniczne punkty woli? Co to jest, że atak siłowy? Nie, nie chcę. Aha, nie potrzebuję, dobra. Tu coś dostaje. Punkty akcji, a jest siła woli. No dobra, ale my nie chcemy ataków psionicznych, bo tam było napisane, że jak się używa ataków psionicznych, to jest źle. On się może jakoś poleczyć? Okej, fajnie się poleczył.
Kurde, wykwit rośnie. Cokolwiek to znaczy. Moving swiftly. Stay off stairs. Wait. That creature. Jaki stwór? We have seen the dead walk in this way before. As have I. Poxwalkers are evidence of warp corruption. This is no natural plague. Ty, ale oni mogą strzelać, czy oni tylko... No, oni wyglądają jak jakiś... jakiś zombie, to chyba nie będą strzelać do mnie, co? Ile mam punktów akcji? 2, to może jednym strzelę. To examine this corpse and I will not tolerate this contamination spreading to my servitors. Do not obstruct me, tech priest. I will follow proper protocols. It will be done. Czuję się potem przerony w niefajnym stopniu, co? W czym? Po czym? Yes, sir. Trochę szkoda, bo nie mam w ogóle punktów akcji w tych postaciach, które właśnie doprowadziłem. O! A jak ja to zrobiłem? Satisfactory effort. Now return with my carcass so I can set to work. We will deliver them to you as soon as containment is properly confirmed and sanctified. Be swift about it. If this plague has already spread beyond this planet, then we will have far more ground to cover. Czy wysikałem kiedyś kamery nagrywkowe? Nie, ale słyszałem, że to bardzo boli. Dobra, oni muszą oczyścić tą planetę. Jak bardzo ta gra jest podobna do Gears? Nie, no, Gearsy się wydają trochę bardziej skomplikowane. Tu w ogóle chyba widzę, że nie ma tego randoma takiego. Tu wiadomo, że trafisz albo nie trafisz. Czemu nie mogę jakiś... Dobra, kontynuuj. Można wysyłać na misję, ale będą oni mieli obniżone max punkty życia. OK. Mission objectives achieved, commander. Jakim statkiem? Dorime! Inkwizytor, inkwizytor, Dorime! Commend you on this impressive archive of demonic lore, Commander. It rivals some I've seen in inquisitorial fortresses. I will require it as a base of operations for my studies. No i co, zabierała mi bibliotekę. Matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission. I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the Poxwalker carcass your brothers recovered, I am certain they hold a key to understanding this corruption. Od poziomu widoczności wroga zależy ilość obrażeń. No tak, czy on stoi za przeszkodą, czy nie za przeszkodą, tak? No tak, no nie no, Gearsy, no bo to wiecie, dobra, menu badań. I will conduct a necropsy of the recovered 30 dni. Sekcja zwłok. I shall begin at once. Inform your crew. Commander, I toil with it. Dobra, czyli tu jakieś badania robimy nad zwłokami.
A tu co się dzieje? On mówi, on to jest jak Starka. But the edict remains severely damaged. Without access to a proper dockyard, restoration will be slow and limited by the resources we can requisition from Titan or nearby inquisitorial enclaves. As of this moment, reviving the edict's core power output takes absolute primacy. Absolute. Dobra, status statku. I must improve the edict's power output in order to conduct more extensive repairs. Mhm. 8 serwis, a mam 25, dobra, napraw. I must now interface with the logic engines. I trust you have a great deal to... Normalnie jak w StarCraftie, nie? Że możecie wchodzić do tych pomieszczeń, oni tam są NPC, z którymi se gadacie. However, our intelligence here is... I suggest we bide our time until the Dominus restores... Dobra, przyspieszam czas. O, reaktor plazmowy się naprawił. Dorime! The Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of two infected systems. We should monitor this infestation carefully and judge where best to direct our forces while the Inquisitor pursues her... Większą zbroję są mógł brać, no. Failure will cost many souls. Ta zbroja musi być duża, bo oni mają toaletę w środku też. A to toaletę noście na plecach, całą toaletę. Projekt statku kończy. Naprawa reaktora. O, czekaj, pogadamy z tym typem jeszcze. Let us be efficient. Ze względu na obecność musimy aktywować protokół kwarantanny. Jak długo znałeś dowódcę? 22 lata. He was a leader in the Grey Knights. Był przywódcą szarych. Jego wskaźnik skuteczności misji wynosił zaledwie 99,7. Spędził wiele godzin kontemplując w żalu te brakujące 0,3%. Gdy tylko mu o tym przypomniałem. Tradycja, dobra. Doszłoby do konfrontacji między nim a Inkwizytorką. Dobra, bo wpływową. Zgubny edykt potrzebuje wytchnienia po stratach. Do służby imperatora musi podążać za jego rozkazami. Omni Mesjaszowi. To ta sama osoba, imperator i Omni Mesjasz? Oczywiście, jednak imperialne credo. Dobra. Musimy aktywować protokół kwarantanny. Dobra. To nie jest zwyczajne skażenie. 7 warstw redundancji oraz najwyższe protokoły bezpieczeństwa, nawet siatkę szeregowania binarnego. Jezu, co za bełkot. The baleful edict has never let any of the Brotherhood. That is the way of the affirmative. O, czekajcie, tu jest coś. A to już było. Jak przebiegają prace? There are no active waiting for new input. I was waiting for new input. I will not have the edict put at risk. Affirmative. Dobra, czyli nie macie już z nim gadać. Dobra, i teraz możemy coś naprawić, tak? Integralność kadłubacz, prędkość statku 100%, bateria dział, poziom pierwszy. Lokowane dodatkowe projekty, okej. Okay.
która plazmonego pozwoliła przeprowadzić podstawowe. A nie, bo mogę ulepszyć. Dodatkowe projekty. Czekaj, aha. Aha, to tylko się nie da, zablokowane. O, możemy naprawić. Produkcja serwitorów nieaktywna. Komora w tym momencie. Zamawiać i sprawdzać wszystkie dodatkowe. No to może naprawmy, niech już się... I to rozumiem, że to jest koniec. Aha, bo tu mam jeszcze jakieś, tu jest, bo to jest... systemy wspomagania, tu są działa. O, koszary. O, mogę do pojemności, do rangi rekrutacji mógłbym zrobić. A mogę to też ulepszyć? Aha, to nie, 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 wstecz. Dobra. Czyli tu już się coś dzieje, tak? To teraz idę do tej baby, co badania robi. Dobra, co z próbką? It is different from what I've seen with these puppets in the park. If we must. Dobra, nigdy dotąd nie było mi dane bezpośrednio współpracować z żadnym inkwizytorem. The Grey Knights will be needed in this task, and it is your duty to marshal them. Dlaczego przejąłeś ten statek? I have previously been hunting heretics, siphoning power directly from the Hadex anomaly, not far from your previous campaign. Divining the visions of astropaths, if we must. My research. Dobra, na razie to wszystko tam. A w koszarach co się dzieje? Pogadaj. Aha, ten jest w koszarach. Chodź, powiedz. Inkwizytorka pomaga czy utrudnia działania? Prawdopodobnie jedno i drugie. Ja uciekam. Trzymaj się, Dark Vader. Mamy zatem moralne zobowiązanie wobec niej. Even we must respect the authority of the Inquisition. Do you seek wisdom? She already makes demand. Even we must respect the authority of the Inquisition. It is a term that has fallen out of fashion. Głosi, że każdy Ordo Inquisicy może w razie konieczności wykorzystać utworzoną na jego potrzeby jednostkę zbrojną. Możemy zostać wezwani przez Ordo Malenus, do którego należy. Aha, czyli oni mogą nas wykorzystywać. It was a strategic decision. Aha, czyli oni mogą na polu bitwy dowodzić. It seems the Emperor has other plans. A matter between I hope I can be had a fine indeed, by all means. We are the hammer. No i co teraz? O, przyspieszanie czasu. Dobra, muszę przyspieszyć czas, aż wróg się ujawni. No to się ujawni. Nie chce się ujawnić wróg. Aha, bo jest cel. Uuu, wykryto byt wykwitu. Nowe misje 3. Nasz chór prognostyków wykrył obecnie trzy nowych erupcji. Co? Obecnie... obecność trzech nowych. No dobra, i gdzie to jest? Our prognosticators have detected. I have identified this planet as a mission location to combat. From here, you can see some details for this mission, including the resources that Titan's armory will dostanę grimuary. If we are successful. Zabij wszystkich wrogów. Dobra, podróż. Już podróżuję? Teraz podróżuję. Daniel Olelo to nowy sam. Daniel Olelo, dzięki za sub. Dzięki za zasubskrybowanie. Dobra, i zrobiłem już ten koszar. Te koszary, mogę to ulepszyć. I jeszcze mogę do jakąś rangę rekrutacji, ale może. Mogę ulepszyć to za 12. Dobra, odblokuję. Jakieś dodatkowe serwitory, dobra, tu. Dolecieliśmy. Pana to. No dobra, rozpocznij misję, tak? Poziom zagrożenia niski.
Aha, tego mieliśmy leczyć. A mogę zrobić wstecz do koszar i zrekrutować kogoś? O. Aha, a gdzie się rekrutuje? A nie, ja tu mam w ogóle kilku typów. Co to jest powrót na Tytana? Nie do końca kumam, co to jest powrót na Tytana, co to robi. Że on jakbym go sprzedał? A mogę go wymienić? O, wymień. To weźmy jakiegoś innego. To rozumiem, to jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Czyli mogę go wymienić na Justycariusza i Purgatora. To wymienimy go na Justycariusza. Ma te granaty, dobra, to broń biała. Aha, bo to są jakieś, czekajcie, bo ma tak, młot na demony. Takie coś mogę na przykład mieć. Dam mu, zostawię mu takie coś. Szkoda, że mu nie mogę imienia zmienić. Dobra, rozpocznij misję. Żebyśmy coś mogli pokonać w końcu w tej grze. A nie tylko grać i grać. Wczytuję się. Mogę mu zmienić imię. Rubar, się ma w ogóle Rubar. No dobra, ale zrobimy sobie króciutką przerwę, bo gramy już godzinę i zaraz będziemy grali dalej, a dla ludzi na YouTubie to będzie w następnym odcinku ta nasza misja, prawdziwie taka pierwsza, prawdziwa.